dzisiejszym odcinku, tak jak ostatnio wspomniałem, poruszę temat szukania pracy w Norwegii. Przede wszystkim to, co mam Wam do powiedzenia, to niestety, że nie jest łatwo. Jeżeli decydujecie się na przyjazd w ciemno tutaj do Norwegii i nie mieliście wcześniej ustawionej jakiejś pracy, to szansa na jej szybkie znalezienie jest mała. Chyba że umiecie język norweski na dobrym poziomie. Bo jeżeli umiecie tylko angielski, to takich ogłoszeń jest coraz mniej. Wydaje mi się, że z tego względu, że Norwegowie zmienili trochę w ciągu ostatnich kilku lat nastawienie do języka i do imigrantów, a chyba w szczególności do największej grupy imigracyjnej, czyli Polaków. I po prostu chcą, aby ich pracownicy znali język i kulturę norweską. Dodatkową sprawą utrudniającą znalezienie tutaj pracy jest drogie życie w Norwegii. Jeżeli nie macie gdzie się tutaj zatrzymać, nie macie znajomych lub rodziny, to najłatwiejszą drogą według mnie jest jakaś agencja pracy na przykład, z którą na jakiś czas można tutaj wyjechać popracować. Są oczywiście tego minusy w takiej postaci, że agencja potrąca sobie znaczną część pieniędzy z tego, co zarobimy. Ponadto z taką agencją nie wyjedziemy do Oslo czy do centrum innego wielkiego miasta, tylko zazwyczaj są to małe miejscowości i oczywiście prace fizyczne. Dla młodych polecam wyjazd au pair, czyli zamieszkanie u norweskiej rodziny i pilnowanie ich dzieci. W Norwegii jest to dopuszczalne do 29 roku życia. Też możecie znaleźć o tym dużo informacji w internecie oraz ofert takiej pracy. Ostatnim sposobem, który polecam, a który jest najtrudniejszy, to oczywiście szukanie pracy będąc jeszcze w Polsce. Jeżeli chodzi o takie szukanie pracy samemu, na pewno największe szanse mają pracownicy fizyczni związani z budową. Często natrafiam na takie ogłoszenia. Inne ogłoszenia, które widzę, najczęściej dotyczą też sfery zdrowotnej, czyli jest bardzo potrzebnych dużo pielęgniarek i pielęgniarzy, opiekunek, lekarzy także. Z tym, że praktycznie przy każdym takim ogłoszeniu musi być potwierdzona znajomość języka norweskiego na poziomie norsk prøve 3, czyli to jest mniej więcej B1. Trzeba zdać taki tutaj państwowy egzamin, który mnie czeka za niecały miesiąc, ale o tym zrobię Wam osobny odcinek. I zanim przejdę do pokazania Wam tutaj tych stron internetowych, z których ja korzystam, dostałem kilka pytań od Was, co mnie bardzo cieszy i z miłą chęcią Wam odpowiem. W jakiej branży zamierzam szukać zatrudnienia? Więc ja z wykształcenia jestem filologiem, pedagogiem, można tak powiedzieć. Studiowałem filologię angielską z przygotowaniem pedagogicznym, więc moim celem tutaj na znalezienie pracy jest praca w szkole lub w przedszkolu jako asystent na początku, później jako nauczyciel. Mam nadzieję, że uda mi się to. Z tym, że też tutaj jest oczywiście wymagana znajomość tego języka na poziomie norsk prøve 3. Weszła bodajże 2 lata temu taka ustawa, że do takich zawodów właśnie jak dom opieki, szpitale, przedszkola, taksówkarze nawet, muszą mieć zdany minimum właśnie ten egzamin na poziomie B1. A jeżeli chodzi o to, czym aktualnie teraz się zajmuję, to są to różne rzeczy. Łapię się dosłownie wszystkiego, żeby jakoś zacząć. Więc są to jakieś tutaj prace fizyczne, pomaganie przy malowaniu, co jest dla mnie, jakby powiedzieć, fajną przygodą, mimo że skończyłem studia, nie mam jakiegoś problemu z tym, że mogę fizycznie pracować. Choć takie prace trochę bardziej intelektualne też mi się trafiają, na przykład pomagam doktorantowi zbierać mu materiały do doktoratu. Oczywiście moim głównym celem jest teraz znalezienie stałej pracy na pełen etat. I jeżeli mi się to już uda, na pewno zrobię też jeszcze odcinek o tym, jak zarejestrować się na policji, jak otworzyć konto w banku, jak otrzymać taki jakby norweski NIP, gdyż do tego wszystkiego, co wymieniłem, potrzebna jest właśnie umowa o pracę. Więc nie jest to moje ostatnie słowo na temat pracy. Natomiast teraz chciałem Wam pokazać trochę bardziej w praktyce, z jakich stron internetowych korzystam do szukania pracy i które Wam też mogą się przydać. Więc tak, pierwszą stroną, którą chciałem Wam pokazać, jest naw.no.
Jest to taki norweski odpowiednik polskiego urzędu pracy. Ogólnie cała strona jest w języku norweskim, ale jeżeli wejdziemy w inne języki i wybierzemy język polski, mamy tutaj informacje o poszukiwaniu pracy w Norwegii, o życiu tutaj, o zasiłku i to jest w postaci ulotek. Wracamy teraz do strony głównej. Jeżeli chodzi o tutaj o ogłoszenie o pracę, musimy wejść na zakładkę Ledige Stillinger i otwiera nam się tutaj taka strona z wyborem miasta oraz jaka interesuje nas konkretnie praca. Ta strona jest trochę uboższa w porównaniu do drugiej, którą Wam pokażę. Nie jest to tak bardziej wyszczególnione wszystko, ale wybierzmy sobie na przykład Oslo i szkolnictwo. Sprawdzamy, jakie mamy ogłoszenia. Tak jak mówiłem, wszystkie są w języku norweskim, co no jest trochę utrudnieniem, szczególnie na początku naszej drogi w Norwegii i z językiem norweskim. Jeżeli mamy już podstawy norweskiego, da się tutaj z tym wszystkim połapać i to zrozumieć. Natomiast oczywiście zawsze można też się wspomóc tłumaczem Google. I wchodzimy na przykład na asystenta w przedszkolu. Jeżeli rozumiemy język norweski, nie ma większego problemu. Natomiast zawsze oczywiście możemy skopiować, wkleić, wykrywamy język norweski. I mniej więcej, oczywiście to jest często bardzo niedokładnie przetłumaczone, ale możemy przeczytać, o co chodzi, jakie są wymagania. Możemy też szukać poprzez wpisywanie pojedynczych słów, na przykład wpiszemy sobie Polsk, czyli język polski. Najczęściej, jeżeli wpiszemy właśnie tutaj język polski, to jest na przykład w opisie firmy, że ta firma jest też, ma swoją siedzibę w Polsce, no i tylko tyle to jest informacji właśnie z językiem polskim, niestety. Drugą stroną do szukania pracy, z której korzystam bardzo chętnie, jest fin.no. I jest to strona nie tylko do szukania pracy, czyli job, ale także do kupienia i sprzedania dużo, dużo różnych rzeczy, takich jak na przykład samochód, łodzie, po różne RTV, AGD, meble, więc to jest naprawdę bardzo przydatna strona. Takie trochę nasze Allegro, Gumtree. Nas dzisiaj interesuje zakładka job, czyli praca. Dajemy na Alle Stillinger, czyli na wszystkie posady wolne. I wybieramy sobie tutaj opcje, jakie nas interesują. Tak jak mówiłem, w nawie ich jest mniej. Na tej stronie jest ich dużo więcej i to mi się tutaj bardzo podoba. Możemy wybrać sobie na przykład w ciągu ostatnich 24 godzin ogłoszenie. I tutaj sobie wybieramy miasta. Na przykład Oslo. A oprócz tego, jeżeli wybierzemy Oslo, mamy do wyboru tutaj różne dzielnice, co też jest bardzo fajne, jeżeli chcemy sprawdzić na przykład pracę jakąś blisko nas. Oraz tutaj kategorie, które też na pierwszy rzut oka wydają się połączone w jednym, ale jeżeli weźmiemy na przykład, wybierzemy sobie tutaj administrację, biuro i tym podobne, też nam się jeszcze rozwija drzewko, i możemy wybrać sobie tylko obsługę klienta, na przykład jeżeli nas to interesuje. Jeżeli chodzi o nauczanie, też się nam rozwinie drzewko. Na przykład jest przedszkole, szkoła podstawowa, uniwersytet. Bardzo tutaj jest to wszystko podzielone, co jest pomocne. I patrzymy, jakie wyświetliły nam się pozycje. Mamy na przykład nauczyciela w przedszkolu lub asystenta w przedszkolu. Wybierzmy sobie tego asystenta i tutaj już jest samo stanowisko, jakie byśmy mieli, jeżeli dostaniemy tę pracę, obowiązki, jakie potrzebujemy tutaj kwalifikacje. Tak samo możemy oczywiście wyszukać pracy tylko po wypisaniu jednego słowa. Na przykład wpiszemy sobie też Polsk. Było jedno ogłoszenie z takim słowem. Włączymy sobie tę stronę. Ogłoszenie nie jest po polsku, więc tak jak mówiłem, na pewno występuje tylko jakieś słowo z językiem polskim lub z Polską. Widzimy, że ogłoszenie dotyczy cieśli. Jest aż 20 wolnych stanowisk. Praca jest w Stavanger. Zawsze tutaj w prawym górnym rogu możemy to sprawdzić. Jeżeli chodzi o język polski,
O, mamy tutaj. Mówimy w języku norweskim i polskim. Pani Magda przyjmuje takie ogłoszenia do pracy. Więc jeżeli ktoś jest cieślą, spełnia tutaj wymagania, które sobie może przeczytać, może do pani Magdy zadzwonić i porozmawiać po polsku. I na koniec trzecią stroną, którą chciałem wam pokazać, nazywa się mojanorwegia.pl. I także ona pomaga w poszukiwaniu pracy, ale nie tylko. Są tutaj ogłoszenia o pracę, ale jest także forum, które jest naprawdę super przydatne. Jest tutaj poruszone chyba już dosłownie wszystko na temat Norwegii, języka norweskiego i różnych innych rzeczy, zainteresowań. Można poznać ludzi, więc naprawdę chyba najbardziej to jest rozwinięta strona i forum z polskich stron dotyczących Norwegii. Swoją drogą właśnie parę godzin temu, wchodząc tutaj i chcąc wam pokazać tę stronę, przygotowując się trochę do tego, zobaczyłem, że na dole w polecanych filmach wideo jest mój pierwszy odcinek wideobloga, co po prostu mnie zszokowało i naprawdę bardzo się z tego cieszę, że no jest ten vlog w polecanych filmach. Jeżeli chodzi o pracę, to możemy wejść w ogłoszenia. Wchodzimy na pracę. Jak widać, nie ma tutaj dużo, aż tak bardzo dużo ogłoszeń jak na tych norweskich, ale jest tutaj, są tutaj ogłoszenia po polsku, więc może ktoś coś tutaj dla siebie znajdzie. I to by było na tyle, co dzisiaj dla was przygotowałem. Bardzo dziękuję za komentarze, za pytania, za subskrypcje. W następnych odcinkach na pewno poruszę temat języka norweskiego oraz egzaminu właśnie Norskprøve. Na pewno zrobię też relację z 200. rocznicy odzyskania niepodległości przez Norwegię 17 maja, która jest tutaj bardzo hucznie obchodzona. I pozdrawiam wszystkich. Cześć.